Cześć, cześć. Dzisiaj z Wrocławia i o nietypowej porze, bo dopiero skończyłam szkolenie i właściwie nie byłam do końca pewna, czy mi się uda zrealizować dzisiejszy odcinek programu, ale na szczęście się udało. Trochę warunki są ładne, ale spartańskie, to znaczy siedzę w lobby hotelowym i za chwilę może tak być, że ktoś tutaj przejdzie, ktoś głośno zagada, ktoś się będzie śmiał, może mi spaść komputer z podstawki, tutaj nie widzicie, ale pod komputerem jest piękny taki kubełek srebrny do lodu z szampanem i z winem, także, znaczy bez, teraz jest pusty, odwrócony, ale może być może później będzie okazja, żeby świętować. No i chciałabym dzisiaj opowiedzieć Ci o czymś, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy świętego Mikołaja i jest czas podarunków. Ale zanim to, teraz mam jeszcze taką niepewność, czy mnie widać i słychać. Jeżeli ktoś jest z nami o takiej nietypowej porze, to odezwijcie się, bo no, mam nadzieję, że mimo tych różnych utrudnień i że dzisiaj nie mam dobrego mikrofonu i że właśnie jest taki lekki harminder, to jednak coś przynajmniej słychać. Cisza wielka, to pewno śpicie albo chodzicie na zakupy, albo jeszcze przeżywacie te przygody z butami, które były przepełnione. O, Ania pisze, że widać i słychać. Dobra, Ania jest na posterunku, to wszystko dobrze. No to słuchajcie, zaczynamy. Dzisiaj tak sobie myślę, że kiedy myślimy o prezentach, którymi możemy kogoś obdarować, to bardzo często myślimy o jakichś namacalnych, dotykalnych rzeczach. Ja myślę, że najpiękniejszym prezentem, który możemy komuś podarować, zwłaszcza bliskiej osobie, to jest opowieść. Taka opowieść, która będzie z nami rosła, dojrzewała, która zostanie na długo po tym, kiedy być może już tej osoby nie będzie z nami. I taką opowieść warto przygotować i podarować ją, albo nagrać, albo napisać. Opowieść, która będzie dla twojego odbiorcy miała wartość dużo większą niż tylko słowa, bo w tej opowieści będzie taki kamień szlachetny, coś, co zostanie na długo, długo, długo i to w opowieści nazywamy przesłaniem. Także namawiam Cię dzisiaj, żeby może już na te dzisiejsze święto nie zdążysz, ale żeby na przyszłe święta, już te bożonarodzeniowe, podarować Twojemu bliskiemu jakąś opowieść. To może być opowieść o Tobie, ale to może być na przykład opowieść, którą spiszesz, opowieść Twojego dziadka albo babci i podarujesz rodzicom. Albo opowieść Twojej wnusi, Twojego dziecka, którą podarujesz jej rodzicom. Jak napisać taką opowieść? Przede wszystkim zacznij od przesłania. Co chcesz, żeby z tej opowieści zostało? Jakieś jedno zdanie, jedna myśl, coś ważnego, coś, co sprawi, że na chwilę usiądziesz, pomyślisz, powiesz sobie, tak, warto, żeby się tym dzielić z innymi ludźmi. No i nadajesz tej opowieści strukturę sykomor. Strukturę sykomor to pozwolisz, że zostawię sobie na kiedy indziej, jeżeli będziesz chciał już od razu, teraz, to gdzieś tam w internetach na pewno to znajdziesz. Na pewno znajdziesz strukturę sykomor opisaną w moim podręczniku Storytelling od podstaw Sprzedaż bez sprzedawania. I tam tą strukturę znajdziesz. Tylko w skrócie. Sytuacja, komplikacje, rozwiązanie
moment przełomu i rozwiązanie. Sykomor. I piszesz twoją opowieść. I to chyba na dzisiaj wystarczy, bo prawdę mówiąc, od godziny 5:15 jestem na nogach i czuję już takie przyjemne zmęczenie, rozleniwienie w ciele, ale ponieważ też no, było dzisiaj mega energetycznie, było świetne szkolenie ze świetnymi ludźmi i fantastyczne opowieści napisali, więc tą energię nadal czuję i chciałam jeszcze chociaż te kilka minut się z tobą dzisiaj spotkać, ale myślę, że zostawię cię tylko z takim pomysłem. Podaruj ludziom opowieść o sobie, taką z przesłaniem, które zostanie na długo. I kropka.